Wakacyjna przerwa w nauce sprzyja przy prowadzeniu remontów w placówkach oświatowych. W gminie Kościelec dobrze wykorzystano ten czas. We wszystkich szkołach podstawowych przeprowadzono prace konserwacyjno-remontowe. O zakresie wykonanych prac opowiedzą nam dyrektorzy szkół. Zawsze, kiedy tylko jest czas wakacji, to oczywiście wykorzystywane jest na remonty w szkole. Zmienia nam się zupełnie wygląd naszego oddziału przedszkolnego, pomieszczenia oddziału przedszkolnego. Podłączyliśmy do klasy wodę, będą umywaleczki, będzie nowa podłoga oraz kolor na ścianach. Oprócz tego wymieniamy podłogę także w sali numer 9. I czeka nas także tak zwana zielona ściana na naszym boisku szkolnym. Już zrobiliśmy pierwsze nasadzenia w Luszczu, ale oprócz tego powstanie na ścianie także ekologiczny zielony mural. Zaczynamy także dostosowywać tak, żeby móc skorzystać z pomieszczeń strychowych. Mamy położoną już podłogę w pomieszczeniach strychowych. Mamy postawione ściany oddzielające wszystkie pomieszczenia, pomalowane i ustawione już meble. Rozpoczęcie roku szkolnego zaczyna się 4 września i zapraszamy wszystkie dzieci oczywiście do nowych pomieszczeń w naszej szkole. W szkole w Roszkowie pierwszym prawdziwy Armagedon. Czas wakacji to czas odpoczynku dla dzieci i nauczycieli. Dla szkoły jest to czas remontów, czas inwestycji, które u nas bardzo, bardzo nabrały rozpędu. Powiem, że zaplanowaliśmy kapitalny remont 2 pomieszczeń. Jest to pomieszczenie biblioteki i pokoju nauczycielskiego. W bibliotece wymieniliśmy całą podłogę, zrobiliśmy wylewki, położyliśmy nowe płytki, ściany karton gipsu, pomalowaliśmy pomieszczenie, założyliśmy nowe oświetlenie. To pomieszczenie również jest częścią zagospodarowaną przez panią pielęgniarkę, więc również stworzyliśmy jej odpowiednie warunki, odpowiednie miejsce do pracy. Obecnie czekamy tylko za drzwiami, które w niedługim czasie mają dotrzeć, i za regałami do biblioteki właśnie. Drugim pomieszczeniem, które również przeszło kapitalny remont, jest to pomieszczenie pokoju nauczycielskiego. Również została wylana posadzka samopoziomująca, założone płytki. Obecnie czekamy na szafy dla nauczycieli i również na drzwi. Poza tym pomalowaliśmy kolejne pomieszczenia sal lekcyjnych. Na obecną chwilę mogę powiedzieć, że cała szkoła już jest odnowiona w 100%, więc z tego bardzo się cieszymy, że dzieci będą mogły spędzać czas w czystych pomieszczeniach, przyjemnych, estetycznych, i z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Właśnie dzisiaj założyliśmy 2 kolejne nowe tablice w poszczególnych salach. Są już to tablice nowoczesne, tryptykowe, białe, które też zapewne spodobają się naszym uczniom. Największą inwestycją, którą obecnie jest poczyniona, jest zmiana pokrycia dachowego, z czego niezmiernie się cieszymy. I tutaj ukłony w kierunku organu prowadzącego, pana wójta Dariusza Ostrowskiego. Dziękujemy za tak ogromną inwestycję, ponieważ jest to bardzo duża połać dachu i rzeczywiście koszty są tutaj olbrzymie. Mamy nadzieję, że będzie się podobał on zarówno dzieciom, jak i rodzicom, wszystkim osobom, które nas odwiedzają. Będzie on bezpieczny,
i piękny będzie ozdobą tej miejscowości, która jest również bardzo piękną miejscowością i myślę, że tutaj nasza szkoła z tym nowym dachem pięknie się wkomponuje w to otoczenie. Tak, pracujemy całe wakacje i tak jak na pewno Państwo zauważyli, na terenie szkoły trwają prace. Są to głównie prace związane z remontami i naprawami. W tym roku skupiliśmy się głównie na remoncie łazienek i ich odświeżeniu. Pomalowaliśmy również niektóre sale, odnowiliśmy toalety i naprawiliśmy wiele, wiele zamków, kranów, klamek, pomalowaliśmy wiele drzwi, wymieniliśmy drzwi. No i z dnia na dzień przygotowujemy się na przyjęcie naszych uczniów. Jeżeli wystarczy budżetu, to myślę, że uda nam się jeszcze wyposażyć niektóre sale w meble. Dziękuję. Dzieci odpoczywają, a szkoła przygotowuje się na przyjęcie w sierpniu dzieci, ale zacznę może od tego, co było zrobione jeszcze podczas ferii zimowych, bo to też okres przerwy, kiedy wszyscy odpoczywają, a my tutaj wykonujemy drobne prace remontowe i tak w związku z tym została wyremontowana jedna z toalet, najmniejsza z toalet. Również zakupiliśmy szafki do szatni uczniów, żeby wygodniej starsi uczniowie mogli sobie wędrować po szkole. Zbędne rzeczy mogą pozostawić w swoich szafkach, nie tylko okrycie zewnętrzne, również zbędne zeszyty i książki. To zrobiliśmy podczas ferii zimowych, natomiast w czasie wakacji pracujemy bardzo intensywnie, ponieważ zostało remontowane kilka pomieszczeń i powiem, że takim priorytetem, ponieważ już zaczęliśmy w czerwcu, kiedy dzieci opuściły mury szkolne, otrzymaliśmy pieniążki z projektu Ciepły Posiłek w Szkole i w Domu i w związku z tym przystosowaliśmy nasze pomieszczenie kuchenne do tego, żeby w tym miejscu mogły spożywać posiłki dzieci, czyli taką mini jadalnię. W tym pomieszczeniu zostały przygotowane ściany, zostały położone płytki na podłodze, na ścianach, zostały zakupione wszystkie sprzęty, czyli szafa chłodząca, kuchnia indukcyjna, nowy zlewozmywak, nowe meble, oczywiście zmywarko-wyparzarka, która jest konieczna w takim pomieszczeniu. Jeżeli chodzi o salę, zaczęliśmy od klasy numer 2, czyli sali klasy obecnej drugiej. Zostały odświeżone ściany, został zamurowany otwór wentylacyjny, który był praktycznie nieczynny. Została również pomalowana biblioteka, ponieważ ściana w bibliotece była pęknięta. Zostały pomalowane ściany. Jest to również pomieszczenie nie tylko dla czytelników, ale również dla naszej szkolnej pielęgniarki, więc to pomieszczenie też musi być zawsze czyste i świeże. Trwają nadal prace remontowe w sali oddziału przedszkolnego. Również zostały pomalowane ściany, sufit. No i trwa w tej chwili sprzątanie. Myślę, że kiedy 1-4 września w tym roku dzieci przyjdą do szkoły, będą mile zaskoczone, będzie szkoła piękna, czysta, odświeżona. Choć prace jeszcze trwają, dyrektorzy szkół zapewniają, że do 4 września wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.